Witam w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. Dzisiaj troszkę odmienna sytuacja, nie jesteśmy w kuchni, a na ogrodzie. A z tego względu, że postanowiłam zrobić dzisiaj botwinkę. Także przyszłam po świeże warzywa. Urwę buraczki, urwę koperek, troszkę cebulki i będziemy razem gotować. Do zobaczenia wkrótce. Buraczków przygotowanych, urwę jeszcze koperek. No oczywiście pójdę je umyć na zewnątrz, bo w domu to byłoby za dużo bałaganu. Na razie. Mamy taki dobry pęczek świeżego koperku, bo to cały smak zupy. Myślę, że mi starczy. Liście i buraczki już opłukałam, zaczęłam nawet kroić, dlatego że moje gotowanie jak gdyby podzielę na dwie części. Pierwsze to wrzucę buraczki i te łodyżki z buraka i takie mniejsze tu buraczki, widać plastereczki. Te większe starłam sobie i zacznę je gotować tak, pogotują się z 10 minut, nim dodam pokrojone liście. Co mam? Mam przygotowany litr rosołu domowego. Tu mam, ja dodaję taką cebulkę razem ze szczypiorkiem, dwa listki laurowe, sól, pieprz do smaku, oczywiście o koperku to na samym końcu nie zapomnimy, to jest najważniejsza chyba rzecz w tej zupie. I ja zaprawiam śmietaną i daję troszeczkę mąki. Więc pierwsze co zrobię, to wleję, zacznę gotować rosół i tak jak mówiłam, wrzucę te buraczki, te ogonki i w takim razie zobaczymy ile rosołku, a ile damy wody. Troszeczkę wlałam. Tu nie jest za dużo, czyli wygląda na to, że jeszcze 2 litry muszę dodać wody, ale teraz wrzucę dwa listki i wrzucę już cebulkę, te buraczki, które pokroiłam, te liście, te łodyżki tak naprawdę, bo one się muszą troszkę dłużej pogotować i dosypię te starte buraczki. O, troszkę startych buraczków. Doleję jeszcze 1 litr wody, a potem w trakcie gotowania zobaczymy, dlatego że jeszcze tu dojdą liście, ale to za 10 minut. Można teraz nawet dać sól, troszkę pieprzu, albo troszkę później. Pokroiłam liście już do końca, obrałam jajko, ugotowałam je na twardo, a teraz mam tu koperek i oberwę te delikatne piórka, bo te grubsze gałązki zaraz skroję i dorzucę do zupy, a te damy już po ugotowaniu, posypiemy. Chciałam jeszcze powiedzieć, że często jak robię botwinkę czy zupę botwinkową, to nie zawsze dodaję wywar z mięsa czy z rosołu. Niektórzy dodają też kostki bulionowe. Można zrobić na wodzie, jest bardzo smaczne, dlatego że jest sporo warzyw i czujemy świeżość i smak buraczków, koperku. Jest naprawdę bardzo dobre. Co jeszcze? Niektórzy podają botwinkę z ziemniakami, ja podaję z jajkiem. Jest też bardzo dobra. Gotuje się już nam tutaj. Teraz dodam, tak jak mówiłam, ten pokrojone łodyżki koperku i troszkę koperku. Posoliłam i popieprzyłam, ale to już do smaku. Tutaj za wiele pieprzu nie używam. A w międzyczasie teraz wezmę 3 łyżki mąki i mam 100 g słodkiej śmietanki pełnotłustej. Zrobię zaprawkę. Po 5 minutach dołożę liście. Ale to zobaczymy na filmie za chwilkę. Minęło już 10 minut, może 12 tak naprawdę. Teraz mogę dosypać liście. Jeśli mi się uda to zrobić zgrabnie i nie rozsypię. One się skurczą oczywiście podczas gotowania. I zaraz troszeczkę doleję jeszcze wody. A potem jeszcze będziemy oczywiście próbować na słoność, czy jest dobre. O i tak, zaraz zamieszam, doleję troszeczkę wody. Nawet tak źle nie poszło, 3 listki wypadły. Jest bardzo gęste, dolałam jeszcze tak dobre pół litra. Nagotujemy tej botwinki na pół gwoździka, cały gar. Ona się obkurczy. No i poczekamy chwileczkę, a ja teraz wzięłam 3 łyżki mąki i zrobię zaprawkę. 3 łyżki mąki. Wleję troszeczkę wody i tu, jak mówiłam, mam 200 tak naprawdę gram
śmietanki pełnotłustej. Myślę, że dałam troszkę za dużo, ale nie, żeby nie było grudek. A potem rozcieńczę to, dodam tu śmietankę. Ale oczywiście zaprawkę dajemy już na samym końcu, jak wszystkie warzywa się ugotują. Jak również ja dodaję jedną łyżkę octu, między innymi poprawia to smak, jak również daje ładniejszy kolor. Buraczki nie będą takie szare, a będą różowiutkie, a czasami lekko czerwone. Dla osób, które pierwszy raz będą robić taką zupę, czy pierwszy raz tą zaprawkę, to chcę dodać, że dodajemy małą ilość wody na początku, żeby wmieszać tą mąkę, żeby nie było grudek. Wody zawsze można dolać więcej później. I ja teraz nie mam już grudek, dodaję śmietankę. Wymieszam to wszystko i jak już będą warzywa miękkie, dołożę do, doleję do zupy. No, wymierzone idealnie. Przypadek, to przypadek. Jak widzicie, minęło 10 minut, już możemy wlać zaprawkę, bo spróbowałam, wszystkie warzywa są miękkie, ale co pierwsze zrobię, to zahartuję, nie wiem, czy to jest prawidłowe słowo, hartowanie, ale dodam tej gorącej wody troszkę do śmietanki, żeby nam się nie porobiły kluchy i nie zważyła. I jeszcze raz dodam troszeczkę. I teraz już śmiało będę mogła wlać do garnka wszystko. A na końcu dołożymy jeszcze łyżeczkę octu. Ona, popatrzcie, jaki jest kolor. W tej chwili jest pomarańczowa, ale jak dodam octu, ona się zrobi różowa. To za chwileczkę. Teraz dodam, tak jak mówiłam, łyżkę octu. Jeszcze jedną, troszeczkę damy. Teraz chyba przedobrzyłam, ale to zobaczymy. To nie jest mocny ocet. Powinno troszeczkę zmienić kolor na... Czekamy, aż nam się zagotuje zupa i można ją podawać. Jak widzicie, nie zmieniła aż tak bardzo tego koloru. Nie zrobiła się różowa, a to z tego powodu, że nie mieliśmy dużo buraczków. Więcej mieliśmy łodyg i liści. Ale to nie ma znaczenia. Smak jest bardzo dobry. Teraz podamy ją z jajeczkiem i z koperkiem. Łotwinka gotowa. I teraz będziemy próbować. Ja serwuję tylko z jajkiem. Jak widzicie, ona jest dosyć gęsta, bo jest dużo warzyw. Teraz włożymy dwa jajeczka. To znaczy, to są dwie połówki, ale jak ktoś lubi, może włożyć i dwa. I najważniejsze teraz to jest ten kopereczek. I oczywiście spróbujemy. Jest gorąca. Ja już próbowałam. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę dobra. Przepyszna. Polecam. Musiałam chwilkę poczekać, bo tak gorącej nie da rady zjeść. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Nie zapomnijcie zapisać się na mój kanał i do zobaczenia wkrótce. Smacznego!